Dzisiaj w tym krótkim poradniku chciałem wam zaprezentować inny sposób radzenia sobie z czarnym ekranem w OBS Studio, właśnie przy przechwytywaniu niektórych opornych, jakbym to mógł nazwać, gier. Sam miałem nieprzyjemność zmierzyć się z tym problemem. Jedna gra właśnie długi czas mi zajęło rozkminienie, dlaczego jest czarny ekran. Sam wcześniej nagrywałem poradnik to odnośnie przechwytywania właśnie OBS-em gier i radzenia sobie z czarnym ekranem. Właśnie kilka, tam 8 chyba sposobów zaprezentowałem w tym swoim poradniku. Jeśli chcecie zobaczyć te wszystkie sposoby, które tam zaprezentowałem, to link zamieszczę w opisie pod tym filmem. Właśnie jak sobie radzić w przypadku czarnego ekranu w OBS-ie. I tutaj zaraz zamierzam wam zaprezentować ten inny sposób, dzięki któremu możecie sobie, dzięki któremu może udać wam się wyeliminować ten czarny ekran w przechwytywaniu gry. Tylko na wstępie chciałem was prosić, byście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, byście zasubskrybowali mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które tutaj będę wrzucać na mój kanał. Także zaczynamy. Tutaj mam właśnie otwarty OBS. Wersja 27, 64-bitowy, bo taki mam system. Właśnie OBS musi być pod kątem waszego systemu. Jeśli macie 64 bity, to znaczy Windows, to tak samo. Taką samą wersję 64-bitowy musi być OBS. Ale to więcej na ten temat po prostu mówiłem właśnie w tamtym swoim poprzednim poradniku dotyczącym czarnego ekranu w OBS-ie. Nie będę się tutaj już nad tym za bardzo rozwodzić. Także pierwsze co musimy zrobić, to sobie stworzyć tak jakby osobną scenę. Najlepiej sobie stworzyć osobną scenę. Ja nie będę teraz tworzył osobnej sceny, bo mi się to nagrywa i nie chcę mieć czarnego ekranu znów. Także tym plusikiem po prostu dodaj i scenę można sobie nazwać dowolnie, jak tam komu to pasuje. Później musicie wejść to drugie okienko, źródło obrazu wybrać, kliknąć i przechwytywanie gry. Przechwytywanie gry, dobra, niech będzie przechwytywanie gry 2. Przechwytywanie aplikacji pełnoekranowej. Przechwytuj konkretne okno, to trzeba by było wybrać pod tą grę. No i stąd trzeba by wybrać właśnie jakie okno chcecie przechwytywać. No, na przykład byłaby to gra, nie wiem, Settlersi czy tam jakieś inne, no to trzeba będzie wybrać właśnie stąd Settlersów. No i dobra, jak to już wybierzecie, no to ta ikonka musi być właśnie tutaj, przechwytywanie gry zaznaczona, jeśli chcecie nagrywać tą grę, no bo bez tego nie będziecie, nic wam się nie nagra. Czarny ekran będzie. I teraz w ustawienia trzeba by też wejść. I na wyjściu po prostu, gdzie macie nagrywanie. Tutaj się zacząłem bawić. CBR, czyli taka stała prędkość nagrywania, zmieniłem na ABR.
Czy jakaś taka średnia prędkość nagrywania, i to właśnie rozwiązało mój problem. No, jeśli tutaj któryś z tych właśnie, która z tych opcji będzie właśnie lepsza, to jakby pod tą waszą grę, która nie chce zostać przechwytywana, no to możecie sobie popróbować między CBR a ABR. No mi to pomogło. No i trzeba to, jeśli wybierzecie z CBR, no CBR jest taki dobry format do nagrywania. Dobra prędkość, znaczy się taka optymalna. O to już jest takie zmienna prędkość. Raz niższa, raz wyższa, to jest taka stała po prostu. I tutaj zapisać zmiany, dajecie tak. I po prostu to powinno wam pomóc. Jeśli nie, no to jeszcze możecie sobie na przykład kliknąć prawy przycisk myszy, przekształcanie obrazu i dopasuj do ekranu albo rozciągnij do ekranu. Która z tych dwóch opcji, to też musicie popróbować i zobaczyć, czy rozwiąże wasz czarny ekran. No jest jeszcze też kwestia tego, jak macie skonfigurowaną grę, czy pod kartę zintegrowaną, czy dedykowaną. No najlepiej by było sobie tutaj kliknąć na pulpicie NVIDIA panel sterowania. No i to wcześniej, zanim zaczniecie po prostu nagrywać daną grę, no to musicie zrobić ten myk. No na przykład ten Star Wars tutaj mam i on jest pod zintegrowaną kartę graficzną. Tutaj można sobie wybrać, ale program, znaczy Windows od razu domyślnie ustawia niektóre gry pod zintegrowaną, dlatego najpierw patrzymy, czy gra jest pod zintegrowaną kartę graficzną, czy pod właśnie ten NVIDIA, wyższa ta jakby rozdzielczość, duża wydajność. No i tak samo OBS musi być ustawiony. No ja mam tutaj akurat ustawiony pod zintegrowaną. No jeśli gra jest pod NVIDIA o dużej wydajności, to OBS-a tak samo by trzeba było pod NVIDIA o dużej wydajności ustawić i zastosuj, kliknąć. Ale jeśli gra była właśnie wcześniej ustawiona pod zintegrowaną kartę graficzną, no to OBS musi być tak samo ustawiony. I dajemy zastosuj. I tyle. Mam nadzieję, że te zaprezentowane tutaj, ten sposób, ten główny właśnie, stworzenie okna osobnego pod konkretną grę i właśnie tutaj w ustawieniach zmiana tych CBR na ABR i odwrotnie. I też po prostu musicie sobie to jakby zamykać i otwierać tą grę. Znaczy przełączyć się na grę na chwilę i później coś tam parę razy kliknąć w tej grze i wrócić to jakby do OBS-a i zobaczyć, czy przechwytuje wam tą grę, czy nie. Jeśli nie, no to trzeba będzie po prostu zamknąć OBS-a, zrestartować go, znaczy włączyć ponownie i grę to samo. No nie wiem, musicie się z tym pobawić i popróbować, co u was zadziała konkretnie.
No mam nadzieję, że coś wam ten poradnik tutaj mój zaprezentowany jakoś pokrótce pomoże. No jest jeszcze taka opcja, że po prostu niektóre gry stare zwłaszcza chodzą, ale nie przechwytywanie gry, tylko przechwytywanie okna by trzeba było dać. No ja mam tu X-Coma, taką starą grę. Przechwytywanie okna dać i kliknąć OK. No i stąd by trzeba było wybrać też, które okno. No ja nie mam tu żadnego okna wybranego. Ale tu trzeba wybrać tą konkretną grę w tym właśnie oknie, którą chcecie przechwycić OBS-em. No i kliknąć OK. Jeszcze może dopowiem tyle, że właśnie, żeby po prostu ta opcja zadziałała tutaj z wyjściem, zmiana przepływowości CBR, ABR na ABR, no to trzeba pozamykać wszystkie te jakby inne okna, jakieś przeglądarki, no bo właśnie to może mieć też z wydajnością waszego procesora, bo jeśli macie słabszy procesor, no to jeśli pozamykacie właśnie te przeglądarki, które dużo pamięci konsumują, to może właśnie też ten sposób zadziałać, że w końcu OBS przechwyci tą waszą trudną grę. U mnie tak się właśnie zadziało, że pozamykałem okna i właśnie tutaj zmieniłem coś z CBR na ABR i po prostu zaczął przechwytywać. Także tyle myślę na dzisiaj. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam to pomoże. Jeśli tak, no to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam. Do usłyszenia.